siedzę jak kurde Viperem 50 albo 60 na godzinę. No jeszcze jak jedzie 70, no to jeszcze pół biedy. No ale jak już kurde toczy się jak Viper 50, no to ludzie kochani. Tam gdzie jest prędkość do 90, tam powinien jechać właśnie w zaokrągleniu takim do 90. Ale nie do 90, to znaczy 40 czy 50. Tak w mieście dziady jeżdżą, bo dziadami już nazwę, obrażę tych ludzi. 30 na godzinę. Ale dziady to jeszcze dziady. Najgorsi to są lancerzy. Ale nie ci, co palą gumę. Poza tym i można jechać. Mówię o tych lancerach, który z myjni sobie jedzie i miasto objeżdża swoim błyszczącym Passatem, powiedzmy. Tu akurat powiedział mi się Passat, ale to może być każda inna maszyna. Zauważcie na przykład, że czy ktoś szpanuje Jeepem czy Porszakiem? Chyba, że jest jełop. No to jełop to jest jełop i wiadomo. Jełopem się urodził i jełopem zdechnie. No, czasami tak brzydko mi się powie, no ale niestety. Może się nauczę ładnie kiedyś mówić. I grzecznie. Takie newralgiczne skrzyżowanie do Ryjewa mijam właśnie. I zakręt. Ten zakręt jest, kurczę, debeściarski. Chociaż mi on nie przeszkadza, ja tam w niego wjeżdżam tak między 80 a 90 i auto normalnie się zachowuje, bez tam żadnych przechyłów, nie? No, ale jak miałbym gorsze auto, przypuśćmy, amortyzatory już cieniutkie, no to 80 by było strach wjeżdżać, bo byłoby duże wychylenie. No także dzisiaj droga jest, można powiedzieć, w miarę normalna. Poza tym małym koreczkiem tam w Malborku przy cmentarzu. Teraz, kurde, w miarę dobrze się jedzie. Bo tak to zwykle jadę z domu do pracy 40 minut. No w najgorszym wypadku godzinę. To jest 40 km. Czyli w minutę robię kilometr. Tak wychodzi średnio. No bo wiadomo, że przez teren zabudowany, czy tam gdzie są ograniczenia prędkości, no to wiadomo, że tam człowiek stara się w miarę przepisowo jechać. Ja nie mówię, że tam kurde przeginam z przepisami. Bo jakby wszyscy jeździli przepisowo, no to byłby jeden wielki korek. Dlatego tam władze przymykają oczy na to, że się łamie te przepisy, powiedzmy, nie? A po to są wymyślone te przepisy, żeby właśnie na podstawie tych przepisów, jeżeli ktoś ma wypadek, jechał nieprzepisowo, no to jemu można przypisać winę, a wtedy już ubezpieczania ma na tym haczyk. Bo wiadomo, jeżeli wina jest udowodniona, no to już albo ubezpieczenia zero, albo bardzo mikre. Ma wszystko swoje, tak ja mówię, wszystko, każdy kij ma dwa końce. O. No i tu wracając jeszcze do tych głupawek świątecznych i wszelkiego rodzaju organizowanych, histerycznych akcji typu tam
no, gościa w czerwonych gaciach, który wysyła ludzi, dzieci, po to, żeby z puszkami chodziły i zbierały kasę dla niego. Nie popieram. Jestem na nie, jestem przeciwny takim akcjom. Jestem przeciwny takim akcjom, histerii i fundacjom. Jedną tylko fundację wspieram, ale tam 100% przychodu idzie na cele fundacji. Czyli ci, co obsługują tą fundację, nie biorą sobie ani grosza. Ani grosza. Wszystko jest zaksięgowane, wszystko jest rozliczone, we wszystkie dokumenty można spojrzeć. Taką fundację można wspierać, oczywiście. Ale inne fundacje, te, które mają pracowników, to wiadomo, że pracowników musi opłacić. Skoro ja kogoś zatrudniam, no to muszę mu dać kasę, nie? Nawet jak mam mi torbę zanieść do góry z zakupami, bo dla mnie, przypuśćmy, będzie ciężko, no to muszę mu dać to piątkę, czy to dychę na piwo, nie? Samo przez się rozumie. No ale niebawem tak niestety nie będzie. Bo jak wprowadzą pieniądz cyfrowy, a wszystko do tego zmierza, no być może to już nastąpi w 2024 roku, może niewiele później, ale do 2030 pieniądz cyfrowy na pewno będzie. Nie będzie żadnych operacji gotówkowych, czyli masz dziecko, to nie będziesz mógł mu dać żywych pieniędzy. A jeżeli dasz mu jakieś pieniądze, to będziesz musiał je przelać cyfrowo na konto jego. A wiadomo, za przelew będziesz płacił, no i potem jest podatek od darowizny. Czyli widać, jak to, do czego to wszystko zmierza. Do całkowitej kontroli pieniądza. Całkowitej. Bo teraz, jeśli są operacje gotówkowe, to ja tą gotówką mogę operować sobie jak chcę, jak mi się podoba. Komu chcę, to dam, komu nie chcę, to nie dam. Do jakiego sklepu chcę, do takiego idę. A potem, gdy pieniądz będzie cyfrowy, to już tak maślanie nie będzie wyglądało. Będziesz mógł robić zakupy w takim sklepie tylko, bo będzie jedna korporacja. Tak jak będzie jeden rząd światowy, tak będzie jedna korporacja. Jedna korporacja będzie na przykład taka, inna będzie na przykład ciuchowa, inna będzie buciarska, inna będzie jakaś inna. Z samochodami to już w ogóle. Mikro to widzę, bo mają nas obarczyć takimi podatkami, że a szczególnie posiadaczy samochodów spalinowych. I będzie to, co większość chciała mieć i co na tym osranym Facebooku często, kurde, ludzie wrzucają. Jakie to piękne czasy były za PRL-u. Piękne. Ja pierdolę. Jaki to trzeba mieć, kurwa, wyprany mózg. Jaki to trzeba mieć wyprany mózg, żeby przeżyć tamte czasy i je mile wspominać. Tak było fajnie, że człowiek się gimnastykował, bo musiał zapierdalać w nadgodzinach. Ja, żeby nie przekroczyć 80 nadgodzin, to musiałem się gimnastykować i lecieć w sobie w kulki. Bo tak to normalnie to 100 godzin nadliczbowe. Tyle było pracy. A za te pieniądze można było co kupić. Nic nie można było kupić, bo nic nie było na półkach. Nic. Taki, kurwa, luksus mieliście w PRL-u. Taki luksus. Czy kogoś było stać na samochód? Tak. Pan z egzekutywy, pierwszy sekretarz, to se popierdalał jakimś tam polonezem,
czy jakąś osraną Skodą. Ale nie, kurde, zwykły śmiertelnik, zwykły robol. Nie stać było. Nie stać było, po prostu nie stać. Ja pamiętam ojciec, zresztą ja też, bo mój ojciec też był maszynistą, ja też. Rano kończyłem pracę po całej nocy, a wieczorem już szedłem na następną służbę. Nie było, kurde, zlituj się. Ten, kto siedział, kurwa, na dupie w biurze 8 godzin, to jeszcze jakoś, kurwa, przesiedział. Chociaż ja też, kurwa, nie zazdroszczę, bo nigdy nie chciałbym w biurze pracować. Nie wiem, teraz bym się leczył na odciski, na dupie czy na coś. A tak to chociaż mam taką, no, można powiedzieć, trochę zróżnicowaną pracę i dalej pracuję w swoim zawodzie, dalej jestem maszynistą. Chociaż nie pracuję na ogólnej kolei w sieci, tylko pracuję na bocznicy. Ale jest duża bocznica. Nasza bocznica posiada 44 km torów, to nie jest mało. Czasami jedna lokomotywa jest mało do tego, żeby obsłużyć wszystkie punkty ładunkowe i rozładunkowe. Ale nie o tym chciałem mówić, bo to nie jest ważne. Te czasy PRL-u są ważne, którzy tak kiedyś kochają. Ja mówię ludziom, nie ma czego chwalić. Nie ma czego chwalić. Każdy czas ma swój urok. Dzisiaj jest tak, a nie inaczej. Jeżeli komuś zależy na tym, żeby sobie poprawić byt, to sobie poprawi. A ten, kto sobie nie poprawi, jest leniem w 100%, no to będzie, kurde, zazdrościł temu po prostu, co coś ma. Ja całe życie jeździłem rzęchami. Takimi samochodami, które w krajach zachodniej Europy na złą by się nadawały. U nas się takimi samochodami jeździło. No niestety. Dziurawe, zardzewiałe, z nieszczelnymi silnikami, przepalały paliwo, żarły paliwo, paliwożerne przede wszystkim. Już później troszkę, jak sobie człowiek kupił jakiś samochód na gaz, no to już trochę było lepiej. Ale też nawet w tych latach 90. i w początkach tego XXI wieku wcale nie było tak aż bardzo mocno stać na to, żeby codziennie jeździć samochodem. Wybij sobie z głowy. A za komuny był czas, że paliwo było na kartki, miałeś przyznany limit, wyjeździłeś, do widzenia. A wtedy nawet nie myślałem o samochodzie, bo mieszkałem w mieście. Była komunikacja miejska. Miałem rower, motorynkę miałem. I tak sobie... No. Ale motorynko to dwie dalsze podróże, dwie dalsze jazdy i limit paliwa wyjeżdżony był. To sobie wyobraźcie, jaka to była, kurwa, wolność. Wolność i piękne, kurwa, czasy. Kino teraz masz w domu. Jak chcesz, to masz kino. Jaki film chcesz, to sobie wypożyczysz z wideoteki. Kiedyś musiałeś chodzić do wypożyczalni kaset wideo. I kaseta wideo była na VHS-ie. Co pochwalam i co mi się podobało za komuny, to płyty gramofonowe. Teraz zapis cyfrowy jest do dupy. Jest płytki. Jeżeli ktoś ma ucho czułe, no to cyfrowej muzyki nie lubi słuchać, na pewno, bo wychwyci i nie będzie zachwycony. Jak ktoś może, to polecam, niech każdy sobie kupi gramofon, albo może rodzice mają i po prostu posłuchać asfaltów, czyli czarnych płyt, czarnych krążków. Na dobrym sprzęcie. Nie mówię tam, albo dobre słuchawki, albo dobry, lepszy sprzęt. Wtedy ten dźwięk jest taki soczysty, pełen.
A cyfrowy, no to cyfrowy, no to, to wiadomo jaki jest zapis cyfrowy. Wszystko działa tam na zasadzie zero-jedynkowym i amplitudy są cięte, bo się nie mieszczą w algorytmie jakimś, no i no, wiadomo, dźwięk niepełny wychodzi. No. Ulica Braterstwa Narodów. W grudniu będzie rok czasu, jak jest remont tej drogi. Woła o pomstę do nieba. Widzę. Przed nami katedra. Teraz katedra. Ja to mówię, że to była elektrownia. I mam na to, kurde, mam na to jako takie, kurde, dowody. A tu, kurwa, jest zakaz wjazdu, kurcze. No i bym wjechał, kurde, na zakaz wjazdu. Tak spierdolone, że muszę jeździć naokoło. No niestety, nie ma, że boli. Jak dzisiaj nie ma ruchu, to ruch będzie jutro. Czyli jutro też mnie czeka nagrywanie. Tak po to nagrywam to, żeby pokazać tą głupawkę. To jest dla mnie idiotyzm. Dobra, przejdź. Słyszycie muzykę. W samochodzie słucham tylko swojej muzyki. Nie słucham żadnej innej. Albo nie słucham wcale. Wolę, jak mam stękanie, słuchać dzisiejszej muzyki, takie typu stękanie, jakby się działa na kiblu, to mam, kurczę, serdecznie doju. Ja sobie na kiblu mogę posłuchać, jak się stęka. Nie muszę jakieś tam... Ja nie będę mówił, nie będę po prostu osobowo wymieniał. Ale taki jest styl muzyczny niektórych tych, jak ja to mówię, niedołków muzycznych. Jest po prostu jakaś dana moda i teraz jest moda na stękanie do mikrofonu. To już, kurczę, lepiej mi się słuchało kiedyś rapu niż tego stękania. Bo wiadomo, że jak się nie ma głosu, to coś się robi na siłę. Jak robię na siłę, no to wychodzi stękanie. Bo struny głosowe to jest instrument. Tak bym grał na, przypuśćmy, na czym? Na saksofonie. Na saksofonie, w saksofonie jest drewniana piszczałka, tak zwany stroik, i pod wpływem powietrza ten stroik drga, ta piszczałka, i wydaje dźwięk. Tak samo struny głosowe, to jest instrument. Zresztą wszystko, co nas otacza, jest dźwiękiem. No. Dzisiaj jadę akurat w dzień i zobaczycie moją drogę do pracy. Także jak ktoś chce wiedzieć, jak jeżdżę sobie do pracy, to będzie wiedział. Bo ostatnio nagrywałem, jak jadę, jak wracam z pracy. To akurat te nocne nagrania. No, a teraz jak sobie jadę. Po lewej stronie piękny widok, roztacza się panorama Dolina Wisły. Tutaj też jest taki fajny układ, tak od takiego tam pogórza, no nie ustępuje, bo są tu górki i pagórki. Wiadomo, nie ma tam takich szczytów,
i wyzwań, że człowiek by się męczył. Ale można sobie znaleźć no, zajebiste miejscóweczki, gdzie naprawdę można podziwiać zachody słońca. Bardzo długie, bardzo piękne. No i ukształtowanie terenu. Przede wszystkim. Teraz na upartego, jakbym tak chciał coś powiedzieć, to bym powiedział, że jadę brzegiem, nad brzegiem Wisły. No bo kiedyś daleko stąd Wisła nie było. Teraz koryto jest unormowane i płynie jak płynie. A wchodząc na stare mapy, sobie można zobaczyć. Bo są tacy oczywiście i ukształtowani ludzie z dyplomami i z tytułami, którzy mówią, że pieprze bzdury. Według ich ram to są bzdury. To ja tego nie kwestionuję. Ale według map, no to niestety ja mam rację. I to właśnie jest paradoks. Paradoks między nauką a wiedzą. O, tu ten wiadukt akurat nagrywałem kiedyś. Przejeżdżam pod tym wiaduktem. Ostry zakręt. Tutaj robią nową ścieżkę, nowy chodnik, może to będzie jakaś dla rowerów, bo tu Sadlinek jest blisko do Kwidzyna, także ludki, jak zabiorą samochody, no to ludzie będą się musieli jakoś kurde przemieszczać, to prawdopodobnie to już robione jest pod rowery elektryczne i pod hulajnogi, no, bo inaczej być nie może, no bo tak mówię. Samochody będą mieli nieliczni. Samochody spalinowe w ogóle samochody będą mieli nieliczni. Bo już teraz chcąc kupić na przykład taką najtańszą dacie elektryczną, dacie Spring, to trzeba wydać już ponad 80 tysięcy. Gdzie ja za swój nowy samochód, teraz będzie w grudniu, 2 lata temu dałem 47. No to jest różnica. I to też były ostatnie wypociny. A elektryka, żeby kupić? Będziemy wynajmować, wypożyczać. Kogo będzie stać na wynajem, to będzie wynajmował. A kogo nie będzie stać na wynajem, czy na abonament, to po prostu będziemy wypożyczać. Będą wypożyczalnie. I będziemy wypożyczać pojazd. Najgorszy odcinek drogi. Droga taka gruntowa i cały czas pod górę. Nie, się teraz mogę tak odwrócić, żeby ukazać jak to. I teraz sobie spójrzcie, jadę przez kawałek lasu i jak to oko cieszy, jaka jest w ogóle kolorystyka piękna. Jesień tak samo jak wiosna ma swoje właśnie uroki kolorystyczne, jak ja to mówię. I zamiast siedzieć przed telewizorem, który pokazuje ci fałszywe kolory, bo tam w telewizji jest obraz fałszywy, to wyjdź sobie w plener. O, a tu Dolina Wisły, dobra, nie będę tam przykręcał. Innym razem, jak będę wracał gdzieś z pracy, to pokażę. Jak piękny widok się rozpościera na Dolinę Wisły, bo cały czas jadę pod górę, jedziemy pod górę cały czas. Tutaj jakby zaraz będzie takie odejście, taka dróżka w prawo i gdy tam pójdziemy i potem kawałek w lewo, to jest stary cmentarz menonicki. Jak kogoś interesują takie rzeczy, z Kwidzyna przypuśćmy, z okolic, a ktoś nie wiedział, że takie coś jest.
No i podjeżdżamy pod górę, cały czas pod górę. No i już jestem prawie na miejscu. No i tak wyszło, że przez minimalne korki to są 52 minuty. No, czyli mogę powiedzieć, że w normie. Tu dojeżdżam już praktycznie do pracy. Wykręcę. Zaparkuję i będzie koniec podróży. No i tu jest koniec podróży. Tak więc na razie wszystkim mówię cześć, no bo będę szedł oczywiście do pracy.